rozpoczynamy zwiedzanie tureckiej części wyspy. Na początek wieś Bela Pais, która została opisana w powieści Gorzkie cytryny Lorenza Durrella. Autor mieszkał w tym domu przez kilka lat swojego pobytu na wyspie. W wyniku inwazji tureckiej w 1974 roku obszar ten jest kontrolowany przez nieuznawaną na arenie międzynarodowej Turecką Republikę Cypru Północnego, która została proklamowana w 1983 roku. We wsi znajduje się opactwo Bela Pais, zrujnowany klasztor zakonu Augustianów. Brama wiodąca na teren opactwa. Pierwsze prace przy wznoszeniu opactwa rozpoczęto w 1198 roku, a zasadnicza część kompleksu w stylu gotyckim została ukończona w 1284 roku. Kościół klasztorny datowany na XIII wiek jest najlepiej zachowaną częścią kompleksu. Z dawnego wyposażenia zachowała się misternie rzeźbiona ambona, tron biskupa i pięć świeczników. Jest możliwe, że pod podłogą spoczywa kilku królów z dynastii Lusinianów. Dziedziniec klasztorny jest otoczony 18 łukami. Schody prowadzą na podesty ponad klasztornym dziedzińcem. Roztacza się stąd rozległy widok na okolicę, jako że opactwo jest na wysokości 220 metrów nad poziomem morza. Rzymski sarkofag, który był wykorzystywany do nawadniania klasztornego ogrodu.